Oto najbardziej wypasiony dom na Minecraft Extreme. Jest to po prostu wielka willa, która posiada basen, miejsce do chilloutu, pole do grania w siatkówkę. I teraz wejdziemy do środka i zobaczcie, co jest w środku. A w środku jest naprawdę, no, bardzo nowocześnie. Troszkę mi to przypomina, nie wiem, dom ekipy? Nie, no dobra, bez jaj. Przypomina mi jakiś dom w Los Angeles. Mamy tutaj nawet gaming room. Jest bardzo przytulnie. Mamy też oczywiście drugie piętro, na którym mamy masę enchantów. Nie wiem, czemu aż tyle. No ale finalnie wychodzi na to, że dom jest według mnie naprawdę bardzo spoko. I dzisiaj widzowie zmierzą się w pojedynku, kto ostatni zostanie. I ostatnia osoba, która zostanie, jak mówi już sama nazwa, wygra ten dom. Kto będzie dzisiejszym szczęściarzem? Przekonamy się. A wy zostawcie łapkę w górę. I pamiętajcie, że filmy są codziennie. To są wszyscy gracze, którzy wezmą udział w dzisiejszych zawodach, w których do wygrania jest dom. Najlepsze jest to, że oni jeszcze nie wiedzą, jaki jest to dom, więc jak jedna osoba już wygra, to jeszcze zobaczymy jej reakcję na ten dom, w sumie to bardziej willę. Dobra, zaczynamy. Każdy, kto ma na sobie zbroję, odpada. Dobra, zobaczmy, czy wszyscy się tutaj skapną i czy zostaną jakieś typy w zbrojach. Dobra, jeden sześć ściągnął. Czy ktoś tutaj jest w zbroi? Tak, jest jedna osoba, więc jedna osoba tutaj będzie musiała odpaść. A odpadnie dlatego, że ma na sobie zbroję. Dalej, o nie, bo to jest mój netherytowy Alex. Alex, ej, ej! Alex mi ukradł enderowy miecz i włożyła sobie do ender chesta. Co? Ej nie, Alex, przegięłaś. Dobra, nie, odpadasz, wkurzyłaś mnie, okradałaś mnie tutaj z netherowego miecza, więc mam nadzieję, że ten netherowy miecz ci będzie służył chociaż. Dobra, rozglądamy się dalej, na razie zniszczyłem wszystkie ender chesty. Każdy, kto ma przy sobie miecz, odpada. Dobra, kolejna sprawa, bo widziałem tutaj latają typy z mieczami, żeby trochę postraszyć, no to w ogóle tutaj miał typ zbroje, ale już ją się, no więc no, ma farta. Dobra, nikt już nie ma miecza przy sobie, nikt już nie ma miecza przy sobie. Więc teraz myślę, że możemy, słuchajcie, korzystając z tego dużego bloku, zrobić konkurencję, w której będziemy po prostu zasypywać gracz na tym obszarze cały czas. Więc jeżeli ktoś zostanie zasypany za mocno, no to najprawdopodobniej zginie w tym piasku. Dobra, więc lecimy teraz kolejną konkurencją. Piasek z nieba. Dobra, najpierw zrzućmy po prostu całą warstwę piachu. Ojo, jak to leci w ogóle. Ja mam wrażenie, że to może mega lagować serwer, ale spokojnie, miejmy nadzieję, że nasza maszyna wytrzyma ten krótki czas. Dobra, i teraz dalej usuwamy, znaczy dalej usuwamy, dalej stawiamy piasek. Tym razem troszeczkę mniejszej ilości niż wcześniej, bo jest to ilość pół na pół. Piasek będzie teraz cały czas dolatywał. Możemy z góry patrzeć, czy wszyscy widzowie na pewno dają sobie radę. Najgorzej będą mieli ci, którzy gdzieś tam zostaną w jakiejś dziurze i potem zostaną przykryci kolejną warstwą piachu. Robi się to bardzo nieregularne. Okej, okay. Czy ktoś tam został zasypany? Widziałem jedną osobę zasypaną, ale oni sobie dają w miarę radę z wychodzeniem z tego, więc nie jest źle, a piasek cały czas dochodzi, pomimo tego, że już dawno skończyłem wpisywać komendy. Ale dobra. Nie no, pierwsza konkurencja nie wydaje się szczególnie zła. Chyba na przykład, że tej Alex, która jest tutaj zakopana, no to jest bardzo źle. Ej, czy ktoś się tam postawił blok? Czy się tam postawił blok, żeby ją dokopać? No to śmiesznie. Dobra, mam pomysł na kolejną rzecz. A kolejną rzeczą będzie... Zaraz, przepraszam bardzo. Co to jest za skin, proszę pana? Nie wiem. Wezmę sobie kompas, żeby teraz wylecieć poza barierę. I słuchajcie, zrobimy tak, że będziemy teraz usuwać ten piasek, ale też nie tylko. Będziemy go zamieniać na lawę. Dobra, uwaga. Na dole będzie lawa. Dobra, więc robimy teraz tak, że wpisuję sobie komendę set 00000 lawa. I zobaczmy, co się teraz stanie. Miejmy nadzieję, że dużo osób tutaj nie odpadnie. Ojoj, 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 dobra. Set 00000, bo tutaj jest bardzo, bardzo dużo lawy. Dobra, niektóre osoby gdzieś tam powpadały, niektóre nie. Widać, że lawa już się tutaj mniej więcej pokazuje. Może dodajmy więcej jeszcze tego powietrza, a mniej lawy, żeby przypadkiem nie było sytuacji, w której większość naszych widzów tutaj wpadnie. Ale nie, dają sobie nawet radę. No, czy ktoś wpadł do lawy? Widziałem, jak tam się ktoś spalił. Tutaj inna osoba spadła z wysokości. W ogóle ty się tutaj budował? Goddammit, ej! Oni tutaj oszukują. Ty, przepraszam cię bardzo, ale tutaj ty chyba coś ci się pomyliło, chłopaku. Nie, myślał, że ja ślepy jestem, czy co? Przecież to jest ewidentne oszukiwanie. Ej, zaraz, gdzie ja jestem? Dobra, nieważne, dziś się tepnąłem po prostu za daleko. Dobra, to trzeba zniszczyć. Próbujemy znowu zrobić 0000000 lawa. Jeszcze bardziej pomniejszamy prawdopodobieństwo wpadnięcia do lawy, ale jednak, widzę osoby, które wpadły. Tam się spaliła jedna osoba. No robi się naprawdę bardzo gorąco. Tutaj
kolejna osoba, aha, bo tutaj to widzę, że Hugo kogoś zdyskwalifikował za budowanie się. No słuchajcie, w ogóle zacznijmy od tego. Przypominam, że kto ma zbroję, ten odpada. A jednym ciągiem po prostu wychodzi na to, że tutaj jest chłop, który oszukuje. On przecież miał zbroję, chciałem, żeby ją zdjął, więc dodałem tą zasadę. Ej, zaraz, bo ten tutaj oszukiwał. On zrzucił innego gościa. Widziałem to. Nie można zrzucać innych. Nikt na to nie pozwolił, a tutaj znowu jest oszust. Ej, dobra, ja nie wiem, naprawdę, dlaczego oni tak oszukują? To już jest przecież ostatni etap tej konkurencji, a oni dalej tutaj się, nie wiem, posiłkują nadzieją, że nic im się nie stanie. Dobra, zrobimy set zero tutaj w pewnym momencie. Aha, dobra, bo tutaj nie zrobiło wszystko, co chciałem. No cóż, czy mnie to jakoś specjalnie obchodzi? Ej, zaraz, bo tutaj rozwaliliśmy barierę niechcący areny całej. Ej, dobra, tego to ja nie chciałem zrobić. Expand 100 u walls barrier. Dobra, czy wszyscy są na arenie? Czy ktoś wypadł poza arenę? Nie, no wszyscy są na arenie, więc jest nawet git. I teraz, żeby było śmiesznie, będziemy usuwali losowe bloki i nie wiadomo, kto gdzie wpadnie, ale widzę, że tutaj niektórzy znaleźli jakiś suchy przylądek. Dobra, nie sobie tam stoją, niektórzy tutaj stoją dalej. I teraz tak, robimy replace sand na 000, lawa. Nie, już nie lawa. Ale dobra, to może wszystko po prostu zreplace'ujemy. Okej, dobra, let's go. I co? I nigdzie nie ma lawy. Oni tutaj, czy ktoś się bił? Nie, tutaj się nikt nie bił. Dobra, znowu usuwamy piasek. Cały piasek idzie do wyrzucenia i tym oto sposobem piasku już nie ma. I graczy jest o wiele mniej. Nawet nie wiedziałem, że tak dużo i zginęło w poprzedniej konkurencji, co jest delikatnie zaskakujące, bo myślałem, że ona nie była aż taka trudna, chociaż jak widać jednak była. No dobra, mamy teraz troszkę graczy. Kto nie kuca, ten odpada. Dobra, i teraz zobaczmy, kto nie będzie kucał. Ty nie kucasz. Nie wiem, dlaczego on nie kuca, ale ewidentnie chce odpaść. Dobra, jedna osoba mniej i nie możecie przestać kucać. Dobra, teraz będą musieli kucać cały czas. A co by im tutaj zrobić, żeby delikatnie utrudnić życie? Ja chyba wiem. Nie, żebym lubiał się specjalnie znęcać nad widzami, ale może tak kapkę, tak szczyptę, wiecie. Dobra, replace 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. To naprawdę się jest bardzo losowa gra. Troszeczkę jakbyśmy grali w ruletkę. No i zamieniamy na lawę. Okej, znowu zamieniamy. Czy ktoś wpadnie w końcu do lawy? No jest to całkiem możliwe, ale patrząc na to, jak mało tej lawy jest, to myślę, że trzeba jej dać troszeczkę więcej. Dlatego dajemy więcej lawy. Dobra, dalej się trzymają. Tutaj naprawdę, jo! Jest bardzo ostro na tej arenie. Dodajemy więcej lawy. Czy ktoś wpadnie do lawy w końcu? Czy nikt nie... Oj, wyrzuciło mnie za spamowanie komendami. Dlatego wracamy pospamować jeszcze więcej. Dobra, dajemy jeszcze więcej lawy. Uwaga. Czy ktoś wpadł? Nie. Wszyscy się trzymają. Ej, no, słuchajcie, widzowie. Ja to dodaję jeszcze więcej lawy. Więc teraz szansa 1 na 3, że się wpadnie do lawy. Uwaga. Wszyscy są. Nikt nie wpada. Jedna osoba wpadła. Nawet dwie osoby wpadły z tego, co widzę. I się tutaj palą. Czy przeżyją to? No, wydaje mi się, że tutaj może jest z tym ciężko, ale spoko. Zmieniamy znowu. Kolejna osoba wpadła. I zmieniamy ostatni raz. Czy ktoś teraz wpadnie? Nie, nikt nie wpadł. Więc gratuluję wszystkim, którzy przetrwali tą rundę, bo jeszcze zostało nam kilka. Słuchajcie, skoro jest do wygrania dom, dajmy im się wykazać. Dokładnie, zgadliście. Czas na to, co mi się lubią najbardziej. Czyli na parku, a co innego. Mam więc pomysła. Tym razem, jeżeli gramy o dom, no to zaraz Bedwars, Bedwars, ty, jak ty napisałeś, jak miałeś kucać? No to jest zastanawiające, ale okej. Okay. Słuchajcie, robimy parkour z płotków. Czy to będzie możliwe, że tutaj doskoczyć? Powinno być możliwe. Dobra, będzie normalnie możliwe, słuchajcie. Tutaj, dobra, porobimy to tak. Czy to tutaj też jest możliwe, że tam wskoczyć? Dobra, to jest możliwe, to jest jak najbardziej możliwe. No i tutaj zrobimy lobby dla wygranych. Tutaj w ogóle ktoś ogląda sobie po drugiej stronie bariery. Okej. Okay. Stawiamy tutaj bedrocka wszędzie. I słuchajcie, teraz odpalamy im wejście tutaj, co oni myślą. O, dobra, o, tutaj, proszę bardzo, jest bedrock. To ostatni na końcu parkura odpada. Oj, ja to, słuchajcie, średnio, szczerze mówiąc, widzę. Ale widzę, że pierwsza osoba dała sobie radę. Nie wiem, minęło z 15-20 sekund. Druga też sobie daje radę. Słuchajcie, ustalmy jakiś limit. Ostatnie 4 osoby odpadają. Więc to nie wystarczy tylko dojść i nie być ostatnim, tylko nie być jednym z ostatnich. Czy się tutaj biją? Przepraszam bardzo. Jeżeli zobaczy, kto się tutaj bije, to będą surowe kary w postaci
ci zaraz, ej, ty, Alex, ja to widziałem, nie można uderzać, nie obchodzi mnie, kto pierwszy zaczął, trzeba było nie oddawać, a jakoś musimy wyeliminować osoby, które się tutaj biją, więc no niestety padło na to, że pomimo to, że to ona została zrzucona i tylko tak uderzyła w akcie zemsty, no to została wykluczona. Oni tutaj chyba największy problem mają z tym, żeby w ogóle doskoczyć do tego pierwszego, przez to, że oni tutaj wszyscy torują, w ogóle to nie wiem, jakiś kozak jest sobie postawił diamenty i bloki złota za sobą i uwaga, dobra, czy tutaj kanapka da radę? Dobra, kanapka wygląda jakby miała dość radę, jeżeli da tylko jeszcze radę z ostatnim, dała sobie radę, mamy 4 osoby na mecie, w sumie to już raz 5, 6, a tutaj zostało 5 osób, więc jeszcze jedna osoba, a reszta niestety będzie się musiała pożegnać z konkurencją i z marzeniami o nowym domu, tak, więc to mowa o was, chłopaki, to mowa o was. I teraz, jeżeli pytacie, w jaki sposób się ich pozbędę, no to będzie to relatywnie proste, wystarczy zrobić tak, o, proszę bardzo, palimy ostatnie osoby, które zostały, no i przechodzimy do bardziej finalnych konkurencji, ponieważ zostało nam osób 6, 7, dobra, to jest 7 osób, które zmierza się o dom. Powiedziałem 6 czy 7 w końcu? 7. Słuchajcie, mam pomysła. Zrobimy teraz szybkie przetasowanie i sprawdzimy po prostu, na jaki losowy kolor pójdą, z czego oczywiście wypadałoby na początku zaznaczyć, który kolor będzie wygrany, a który będzie przegrany. Dlatego też weźmiemy 2 kolory, które się będą rzucać za bardzo, znaczy różnić od siebie za bardzo, więc będzie magenta i purpurowy, czyli fioletowy, purplowy, purpurowy, czy to jest w ogóle słowo po polsku? Purpurowy? Jeżeli tak, no to chyba wiem już, od jakiego słowa się wzięło. Purple, zgadliście. Dobra, nie, czekajcie, trzeba to zrobić inaczej. Ja myślę, żeby przygotować im tutaj takie dziury na to. Okej. Okay. Musicie, a zaraz, najpierw powiem, słuchajcie, nie patrzycie to, gdzie staje. Odpadną ci, którzy staną na fioletowy kolor, czyli ten purpurowy, purpurowy, czy coś, straszna kupa. Musicie wybrać jeden kolor, osoby z jednego koloru odpadną, a drugie przeżyją. No dobra, teraz możemy zaznaczyć sobie obydwa kolory, żeby oni nie widzieli, który kolor zaznaczamy. Wybierać, no już. Dobra, ojoj, 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 ojoj. Okej, okay, słuchajcie, robimy tak. Replace 7 na lawa. Ej, 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 bo on naprawdę chce zmienić to. Ej, bo zaraz, przepraszam was, bo wychodziłoby na to, że w tym momencie musiałbym zabić wszystkich. Dlatego też musicie się podzielić. No dobra, to teraz pytanie. Kto się podzieli, a kto zostanie na purpurowym? Widzę, że dobra, to i kanapka dobrze kmini, Steve też dobrze kmini. I robimy replace purple concrete na lava. Dobra, bo to jest właśnie ten purplowy concrete. Tutaj chłopaki, no niestety, źle wybrali. Teraz, czy on nie uciekł z purplowego, ten Deadpool? Widziałeś to, Hugo? Czy on tutaj na pewno był na tym? Tak, był? Był? Dobra. No dobra, no dobra. Jak był, to był. No to musimy mu zaufać. Słuchajcie, śmiesznie by było, gdyby oni wszyscy wyszli na ten sam kolor, bo ostatnio zauważyłem, że tak działa psychologia tłumu. Jeżeli wszyscy idą na jeden kolor, no to boicie się zostać samemu na tym kolorze. Prawda jest taka, że jeżeli ta kanapka by została tam sama i by nie przyszła na drugi kolor, no to by wygrała. Po prostu, już w tej rundzie już by wygrała. No ale zdecydowała się zmienić kolor, a ja tak, no, musiałem wyłonić zwycięzcę w końcu, nie? Do wygrania tego domu. No dobra, to teraz tak. Napiszcie na czacie LOL. Dobra. Czy napiszą wszyscy we szereg? Jest, więc tak. Tam zostaje David, pan Pupil, Jassy i Dirwi i Milek. Bo, przepraszam, bo on mnie trochę myli. Może teraz, słuchajcie, zrobimy im jakieś, nie wiem, jakieś zadanie z polskiego. Napiszcie, dlaczego to wy powinniście wygrać dom. No i to, proszę bardzo. Myślę, że po prostu zabijemy osobę, która napisze najsłabszą rzecz. Pan Pulpi, jestem biedny, bo jest fajny. Dobra, to fajnie, że Dirwi nawet nie widział tego domu. Znaczy, nie mam domu. No, chyba jedno idzie w parze z drugim. Rozumiem, że... Dobra, czyli tak. Czyli Justy, jestem biedny, Nede, świry mnie okradały i mama mi umarła w Minecrafcie. No dobra, wychodzi na to, że jedyną osobą, która nic nie napisała, jest Justy. Więc zabijemy sobie Justy. Nie działa mi komenda kill. Przepraszam, Hugo, mógłbyś zabić tą Justy, która to była? Justy4926. Komendą. O, to była Justy. O nie! Justy jako jedyna nie napisała, dlaczego powinna wygrać dom, więc chyba wychodzi na to, że wcale nie chciała go wygrać. No cóż, no to teraz ja myślę, że robimy głosowanie. Każdy z was musi napisać, kto powinien teraz
teraz odpaść. I wybierzemy osobę do zabicia, która dostanie najwięcej... O nie, czy te dwa Steve'y się sfokusowały na Deadpoola? Spider-Man! Steve! Spider-Man! O nie! No to trudno, jakby panie Spider-Manie, pan odpada. Steve'y przegłosowały. A propos Steve'ów, to bardzo bym chciał teraz ich zobaczyć w finalnej konkurencji, która w sumie... Dobra, mam pomysł na tą konkurencję, ona może być spoko. Replace, 7 na lawa. Okej, komuś pies umarł, ale nie, że mnie to szczególnie ruszało. Dobra, macie tutaj dwa ciasta, proszę się najeść. Oni nie chcą jeść? Nie chcą, oni mają swoje, no dobra. Teraz runda finałowa. Gdy napiszę na czacie start, nie to teraz, trzeba im napisać, bo nie wiadomo, jakim IQ dysponują, to zaczynacie się bić i wtedy wygrana osoba dostanie dom. Dobra, oni się tutaj przepychają. Widzę, że tutaj jak normalnie, słuchajcie, na face to face i czym w MMA podchodzą czołami i próbują pokazać swoją siłę. A my teraz nagle musimy niespodziewanie napisać start. Okej, kto wygra? Kto wygra? Czy Steve, czy Alex? On ją zdopycha do lawy, ale uj, uj, dobrze się trzymają, naprawdę. I Alex wpadła do lawy. Alex zginęła, a wygranym został pan Pulpi. Pan Pulpi? To jest na pewno pan Pulpi? Tak, to jest pan Pulpi. No dobra, więc słuchajcie. Pan Pulpi wygrywa dom. I teraz czas na jego reakcję na ten dom. A zaraz, co tu się w ogóle stało? Ktoś zbudował dom dla pana Pulpiego, ale to mamy lepszy dom do oddania. Dobra, tepniemy tutaj pana Pulpiego. Słuchaj, za mną i pokażę ci twój nowy dom. Dobra, więc ten nowy dom jest tutaj za zakrętem. Pan Pulpi idzie i teraz jaka będzie jego reakcja? Może dajmy... On stoi, on chyba coś pisze. O kurde! Dobra, niech się rozejrzy w środku. Niech napisze... Zaraz, co tutaj robi? Przepraszam bardzo, on ucieka. Tutaj creeper jest. Coś poszło ewidentnie nie tak. Już bezpiecznie. Znaczy, mam nadzieję. Dobra, w razie czego będę chodził z mieczem tutaj. Jakby się miało okazać, że jednak jakiś creeper tutaj jednak jeszcze jest. On przyszedł do pokoju gamingowego. No to jest jeszcze w ogóle, widzicie, taki kominek fajny. Podoba mi się. Dobra, za mną. Prowadzimy go na ogród, bo ja myślę, że tutaj ogród jest najciekawszym miejscem w tym wszystkim, bo jest to naprawdę mega chillowe miejsce. Basen, boisko i grill. Czy on sobie tutaj pójdzie? Tutaj chciał upiec bewsztyka. Okej. Okay. Luksusowo. Podoba ci się? Ocena od 1 do 10. Niech opowie nam, co o tym myśli. 9 na 10, bo zaraz zniszczony będzie. Nie no, dałem go w takim miejscu, że powinien nawet długo przeżyć. A wy, czy macie dużo czasu na zostawienie łapki w górę? No, nie powiedziałbym, więc zostawcie łapkę w górę. 3, 2, 1. Filmy są codziennie.